Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii, gdzie oczywiście Polską próbujemy wygrać Mundial. W pierwszym odcinku zaczęliśmy oczywiście całe te Mistrzostwa Świata i też w pierwszym odcinku wygraliśmy z Meksykiem 2 do 1, gdzie to ostatecznie właśnie udało nam się dotrzymać ten wynik po pierwszej połowie, gdzie właśnie po pierwszej połowie było 2 do 1 i potem już w drugiej połowie nie było żadnych bramek, ale udało nam się dotrzymać to prowadzenie. Dzisiaj będziemy mieli mecz z Arabią Saudyjską. Przydałoby się naprawdę wygrać ten mecz, bo możemy sobie już zapewnić awans, właśnie jeśli się nie mylę, jeśli byśmy wygrali z Arabią Saudyjską, więc naprawdę byłoby fajnie to zrobić. I pora powoli przechodzić do tego meczu. I w sumie co byśmy tu zmienili? Najpierw oczywiście minuty, żeby oczywiście było to 5 przynajmniej minut. I teraz właśnie jak popatrzymy tutaj na skład, właśnie na przykład, bo też w sumie tu nie będę, ja chyba nie będę nic zmieniał, jeśli się nie mylę, to nie potrzebuję tutaj nic do zmiany. Taki skład mi się podał, jak ostatnio graliśmy, więc przejdziemy do tego spotkania. Tu nie wiem, ja nie będę chyba czekał aż tak długo, bo właśnie w ostatnim odcinku też chwilkę poczekałem i właśnie nic się tu nie pokazało, więc chyba po prostu tak tutaj to jest takie jakby tło i tu nie ma co czekać, tak mi się wydaje przynajmniej. Drugi mecz na Albaid Stadium, nie wiem czy właśnie mają tylko jeden stadion, mam nadzieję, że nie jest tylko jeden stadion. Mam nadzieję, że będzie właśnie więcej stadionów, że na większych, na innych, znaczy może nie większy, bo ten już jest wielki stadion, ale na innych stadionach mam nadzieję, że też zagramy jakieś mecze właśnie. Nie znam ani jednej osoby szczerze w Arabii Saudyjskiej. Więc też właśnie nie wiem, kto jest jakąś wielką gwiazdą. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Na papierze oczywiście to nie powinien być dla nas trudny mecz. Strzał może z daleka, broni jednak sobie bramkarz. I w sumie jeszcze w ostatnim odcinku, jak robiłem jeszcze, robiłem to dzień przed powołaniami do reprezentacji. I właśnie teraz te powołania już są. I jest dużo właśnie takich, na szczęście, boczna siatka. Jest dużo właśnie takich, takich można to powiedzieć pytajników odnośnie niektórych osób, między innymi, i sam się szczerze nie ukrywam, sam się zastanawiam, po co szczerze Jędrzejczyk jest powołany, naprawdę nie rozumiem zbytnio. Nie jest to gracz, który na obecną już chwilę teraz cokolwiek zbytnio dodaje, nie wiem, może jedynie dla atmosfery, no nie wiem, to jest jedyna rzecz, ale znowu też branie kogoś na taką wielką imprezę ze względu na atmosferę, no to według mnie to już jest, to nie jest ten czas, żeby takie coś robić. No nie wiem, takie mam właśnie spostrzeżenia. Też między innymi, jeszcze właśnie takim drugim dziwnym powołaniem, dość najbardziej dziwnym, według mnie obok właśnie Jędrzejczyka jest powołanie Grosickiego. Też zbytnio właśnie, nie wiem, najlepsze czasy już Grosicki ma za sobą. A my teraz, tak, jest bramka, jest 1 do 0. Piotrek Zieliński na 1 do 0 i prowadzimy w 13 minucie. Nie jestem w 100% pewien, ale wydaje mi się, że właśnie też bardzo podobnej minucie trafiliśmy w meczu z Meksykiem na 1 do 0. I też to był właśnie Piotrek Zieliński. Kontynuując właśnie, jeśli chodzi o powołania, to Jędrzej czy właśnie Grosicki według mnie nie są to zbytnio dobre powołania. Patrzą na to, że może nie mam jakichś wielu gwiazd, ale według mnie są lepsi zawodnicy, a przykład za samego właśnie Jędrzejczyka jest na przykład, nie ma Dawidowicza, jeśli się nie mylę, co jest dziwne dla mnie troszkę. Podstawowy obrońca drużyny z Serie A, może ostatnie miejsce w Serie A mają Hellas Verona, ale jednak jest ich podstawowym graczem. Więc według mnie to już samo, to powiem, Bochniewicz też, który gra, on chyba w Holandii, w Herneven, czy coś takiego się nazywa chyba ta drużyna, no ale jest podstawowym graczem też właśnie w holenderskiej drużyny. I to jest kolejny zawodnik, który według mnie nie ma bramki, który powinien być bardziej, nawet szczerze, rozumiem jeszcze troszkę bardziej Glika powołanie, ale szczerze, Glik też, co patrzyłem, on w Benevento często w ogóle nawet nie jest w składzie, co właśnie widziałem, więc no nie wiem, czy takich samych obrońców w podstawowym składzie na mecze mundialu, którzy mało grają w swoim klubie, no nie wiem, według mnie to jest bardzo, bardzo dziwne, niektóre te powołania.
Tak, właśnie Glika według mnie można jeszcze obronić to powołanie troszkę, ale no Jędrzejczyka według mnie nie. Mam nadzieję oczywiście, bardzo mam nadzieję, że będę się mylił i że ten mundial będzie dobry w naszym wykonaniu, choć jakoś no troszkę niektóre te powołania mnie nie przekonują, naprawdę. To jest wolny na nas, dobra, właśnie miałem mówić, czy chyba czy nie będzie wolny na właśnie Arabii Saudyjskiej. Jeszcze właśnie idąc, niektóre właśnie powołania, na przykład widziałem, że dużo ludzi też, Damian Szymański, że na przykład jest, a nie ma Klicha. No powiem szczerze tak, Klich jest oczywiście dobry, ale tu aż tak nie czuję czegoś takiego, że to jest bardzo zły wybór. Myślę, że Klicha też właśnie dobrze byłoby mieć, ale nie powiedział właśnie, że to był jakiś tragiczny pomysł właśnie, że wziąć Szymańskiego, na przykład Damiana, a nie na przykład Klicha. To na przykład bym się właśnie tutaj, myślę, że jeszcze to nie jest najgorszy właśnie pomysł, żeby właśnie wziąć Damiana Szymańskiego, on w miarę gra tam w Atenach. Nie jest najgorszy, wiadomo, że właśnie Atena przykład to nie Premier League, ale też Klich, jeśli nie jest cały czas takim podstawowym graczem Leeds United. Tylko tam mi się wydaje właśnie, że często wchodzi nawet z ławki. No ale nic, to jest takie jedna z tych zmian, na przykład też kogo właśnie brakuje, między innymi. Też właśnie widziałem, że przed niektórzy właśnie Karbownika by chcieli, jeśli nie mylę, chyba właśnie Michał Karbownik. Szczerze o nim dużo nie wiem, bo on jest na pożyczeniu z Fortunie Düsseldorf i nie wiem aż tak dużo, jak on sobie tam radzi. Ale właśnie na przykład za Grosickiego, szczerze, no to myślę, że bez problemu bym wolał jego właśnie wziąć. I jeszcze na przykład, kto tam jeszcze z takich nieobecnych? To są chyba najwięksi nieobecni. Wiem, że też ludzie, niektórzy chcieli Kownackiego na przykład, że jako napastników. Ale szczerze, on to nie wiem, bo czasem dobrą ma formę, na pewno Kownacki w Fortunie Düsseldorf. Ale jeśli się nie miał, to on sam powiedział, żeby nie powoływać go trenerowi Michniewiczowi. Tak mi się wydaje. Tylko nie wiem, właśnie to było nie na mundiale przedtem. I nie wiem, czy na mundial to samo. No nie wiem, naprawdę, ale jeśli chodzi o napastników, Milik, Świderski, Lewandowski, to według mnie nie ma na co narzekać. Każdy z nich jest wystarczająco dobry. Milik ma dobrą w miarę formę. Na pewno dobry początek sezonu, teraz troszkę już gorzej, a i tak jest graczem, który gra w Juventusie bardzo, nie może zawsze w podstawowym składzie, ale nawet jak nie gra w podstawowym, to wchodzi z ławki często. Więc to jest naprawdę, Lewandowski ma co gadać, oczywiście wiadomo, że taki to jest dobry wybór. Świderski zawsze jakoś w tych reprezentacjach gra naprawdę bardzo solidnie. Często nawet ja bym go dawał w hierarchii w reprezentacji wyżej niż Milika tak naprawdę. Więc to też Rychowiak teraz uderzy. Jeszcze Zieliński, Piotrek, ale broń dobrze dzisiaj ten bramkarz Arabii Saudyjskiej. Więc właśnie z tymi napastnikami to w miarę nie jest aż tak najgorzej. Wierzę, żebym powiedział, że jest bardzo dobrze. Jeśli chodzi o pomocników, to ktoś tam jeszcze, czy kogoś mi tam brakuje. No nie wiem, naprawdę dużo chyba wiem, coś tutaj nie mam więcej do powiedzenia. Jeszcze jeśli chodzi o bramkarzy, widziałem też, że dużo ludzi Grabarę by chciało. Tam też według mnie jest ciężko. My tutaj kończymy pierwszą połowę z Arabią Saudyjską też, można to powiedzieć w tle tego, co właśnie teraz gadam. I pora zacząć drugą połowę, a właśnie kontynuując z Grabara też właśnie. Bramkarz Szczęsny, no to oczywiście on wiadomo, bo i powinien być zaklepany. I właśnie potem się zaczyna takie, czy Grabara na pewno jest gorszy obecnie od Skorupskiego i od Drągowskiego. No nie wiem, formowo Grabara jest podstawowym bramkarzem Kopenhagi. Widziałem go nieraz w Lidze Mistrzów, jak grał. Na co dzień właśnie w Lidze Duńskiej go nie widzę na pewno, ale jednak właśnie w Lidze Mistrzów zawsze praktycznie pokazywał z dobrej strony. Skorupski i Drągowski, oni grają w Serie A. Nie wiem, czy Drągowski też nie ostatnio doznał kontuzji. No nie wiem, jakoś szczerze patrząc na formę, no to bym szczerze myślę, że wybrał właśnie bym Grabarę zamiast Skorupskiego albo Drągowskiego. Nie wiem, którego. Myślę, że jednak Skorupskiego bym zostawił. Lewandowski trafił po bramki. Nie wiem, jakim cudem tego nie trafił Robert, ale niestety jest dalej 1-0 z Arabią Saudyjską. No a właśnie jeszcze o tym Grabarze właśnie. No tak myślę, że jednak bym, jeśli bym ja by wybierał, no to myślę, że bym wybrałbym go za właśnie Drągowskiego ostatecznie. I to chyba tyle, jeśli chodzi właśnie, podsumowując, no to najbardziej właśnie, to najbardziej takie niepotrzebne
i dziwne wybory, to na pewno jest Grosicki i oczywiście i Jędrzejczyk, bez dwóch zdań. I szkoda naprawdę. Nie ma jakichś takich wielkich, wielkich nieobecnych na pewno, że właśnie, no nie wiem, Klich na pewno może być brany pod uwagę, jeśli chodzi o wielkich nieobecnych, Grabara właśnie. Nie wychodzą mi te strzały jakoś z daleka, nie wiem czemu, nie przyciskam mocno, jakoś te strzały nie mają iść wysoko, a idą za każdym razem wysoko, nie wiem czemu, no ale, a tak jest właśnie, no te powołania, w sumie nigdy tego nie skończę, no ale właśnie kończę te powołania właśnie. Jeśli chodzi o, tak podsumowując, jeśli chodzi o napastników, dla mnie bez problemu, według mnie to jest dobra właśnie trójka, jeśli my, trójka jest właśnie chyba tych graczy w ataku. Jeśli chodzi o pomoc, no to tam właśnie o to teraz musimy bronić, bo właśnie żebyśmy czasem nie stracili. Jeśli chodzi o pomoc, to tam właśnie o to największy, niepotrzebny to jest chyba niestety taka prawda Grosicki. Oczywiście w swoim czasie był świetnym graczem, ale teraz już według mnie właśnie powinni inni gracze być właśnie brani. Na pewno nie właśnie Grosicki. I jeszcze oczywiście w obronie to najbardziej Jędrzejczyk. Tam właśnie mi brakuje bardzo, czy Bochniewicza, czy właśnie czy Bochniewicza, czy właśnie Dawidowicza, bym któregoś z tych dwóch wolał wziąć. Lewandowski jeszcze uderzenie na bramki. I w bramce to też ewentualnie właśnie jeszcze Grabara, ale tam też nie jest najgorzej, tak? Bo napastników według mnie miar tam jest spoko. No więc takie powołania no nie są na pewno w pełni takie, jakie liczyłem, ale znowu też na obronę no to też też znowu nie są jakieś tragiczne powołania, nie można też zbytnio za dużo jakoś krytykować. Piotrek Zieliński, koło bramki jednak niestety. Daleko od bramki nie było, ale niestety jednak nie ma prowadzenia już dwubramkowego. Ja się właśnie obawiam, żeby tutaj, no myślę właśnie, że o powołaniach to już zamknąłem temat, ja się tutaj właśnie obawiam, żebyśmy właśnie przydałoby się strzelić niepotrzebnie tutaj troszkę z tym Matim Kaszem, za długo przytrzymałem piłkę, się trochę obawiam właśnie, żebyśmy w jakiś głupi sposób nie stracili potem te bramki i żeby to 1-0 czasem nie zabrakło. Robert Lewandowski, to już musiała być bramka i mamy 2-0, w końcu udało się strzelić. Nasz kapitan z bramką na 2-0, no i tyle. W tym momencie właśnie już myślę, że zamykamy, jeśli chodzi właśnie o to, kto ma awansować. I myślę, że możemy zrobić zmianę. Kto tu? Niech Piotrek może odpoczywa, między innymi za niego. A dobra, w sumie niech Kamiński wejdzie, czemu nie? Myślę, że właśnie możemy tutaj Szymańskiego wrzucić na SPO. Tutaj jest zmęczony Matikarz, może zejść, myślę, za niego bym właśnie przewrzucił Zalewskiego. No właśnie, oj, zrobimy coś takiego. Berszyński tutaj wróci. Kto tu jeszcze myślę, że mógłby odpocząć? Zobaczmy, ile w ogóle możemy zrobić zmian. Klich może niech wejdzie za Krychowiaka. Bielik czy wejdzie za Żurkowski? Nie tu. Bielik za... Albo w sumie... Możemy odpoczął Lewandowski, żeby Lewandowski odpoczął, a Milik za niego wszedł. I czy teraz Bielik może, czy nie może jeszcze? Może też, dobra, czyli Glik właśnie już nie będzie musiał wchodzić. Dobra, no to takie zmiany właśnie zrobimy. 5 zmian, jeśli się mylę, zrobimy właśnie. I możemy już znowu od nowa zaczynać do środka. 2-0 prowadzimy, mamy właśnie serię zrobionych zmian. Myślę, że już właśnie nasi gracze podstawowi, niektórzy mogą już sobie odpoczywać za ten najważniejszy mecz z Argentyną. Choć to on już nie będzie aż miał takiej stawki, jak się wydawało oczywiście. Spalony jednak, Mili był na spalonym. Milik dobrze wyczuł, kiedy podać. Strzał nad bramką niestety Szymański. Było blisko, niestety bramki nie ma jednak. Frankowski przy piłce na skrzydle. Podamy tutaj do środka. Milik jeszcze teraz do Szymańskiego. Szymański 3-0. Jest 3-0 w 82 minucie.
Jest 3-0, to naprawdę można spokojnie powiedzieć, że i tak można było więcej wygrać. Ale jednak właśnie to jest coś, że jak widzimy na przykład jest to prowadzenie i to wiem, wiedziałem właśnie, że ten mecz z Arabią Saudyjską, no to po prostu nie ma nawet tego napięcia takiego, że jestem właśnie do końca taki skupiony jak z Meksykiem. Do końca, do ostatnich sekund wiedziałem, że muszę być czujny i grać najlepiej jak mogłem. Tak tutaj właśnie no praktycznie tego nie muszę robić, no bo jednak teraz jeszcze Arek Milik dołożyć na 4-0, 84 minuta. Tak ten mecz po prostu musiał wyglądać, to musiała być dominacja nasza z Arabią Saudyjską i to właśnie po prostu widać. Łatwo się tutaj właśnie strzela bramki, teraz zwłaszcza w tych ostatnich minutach, gdzie Arabia Saudyjska myślę, że tym bardziej już się poddali się właśnie duży zawodnicy reprezentacji Arabii Saudyjskiej. Fajnie też byłaby się udało zachować czyste konto. Będzie szczerożny. Klik, teraz jeszcze tutaj na spokojnie Zalewski, Nikola. Nie chciałem aż tak długiej piłki, ale dobra. Choć jeszcze biegnij naprzód Kamiński i udało się to jakoś jeszcze. Nie tak, tutaj dołem ta piłka miała pójść do Milika. Arek Milik. Ale czemu tak słabo? Czemu tak słabo? Przycisnąłem wystarczająco mocno, wydawało mi się, że to będzie taki mocny dość strzał. A nic, Szymański wrzuca piłkę. I jeszcze strzał Bednarka, nie Bielika, to był tu strzał Bielika. I kończymy. Myślę, że jakby nie kończył sędzia, to by było 5-0, bo to piłka właśnie była do dwóch graczy tutaj jeszcze. Mieli praktycznie byli sam na sam, ale nieważne. 4-0, łatwe zwycięstwo i prawdopodobnie zapewniliśmy sobie awans do fazy pucharowej, jeśli nie mylę. Zobaczymy też sobie, jeśli Argentyna wygrała, mam nadzieję. Argentyna wygrała, więc tak, no to mamy już zapewniony awans. Teraz tylko będzie mecz o to, kto wyjdzie z pierwszego miejsca. Jeśli będzie remis, no to... To my awansujemy, bo mamy lepszy bilans bramkowy i myślę, że to właśnie jest o tym najważniejsze. Więc jeśli byśmy zremisowali z Argentyną, to my mamy awans z pierwszego miejsca i potencjalnie byśmy nie trafili na Francję. Bo jeśli wyjdziemy z drugiego miejsca, a Francja wyjdzie z pierwszego, to wyjdziemy właśnie na Francję. Francja jest na pierwszym miejscu. Nie są jeszcze pewni tego miejsca, ale jeśli byśmy wyszli właśnie z pierwszego miejsca, a Francja też z pierwszego miejsca, to na nich nie trafimy, co byłoby na pewno bardzo wielkim plusem na pewno. Kolejny mecz Albaid Stadium. Nie wiem właśnie, czy będziemy grali wszystkie mecze tutaj na Albaid Stadium. Fajnie byłoby zagrać gdzie indziej, no ale zobaczymy. Mecz z Argentyną oczywiście nas czeka. Nie wiem, kto u nich nas zagaduje. Oczywiście, że Messi pewnie. Tak, Messi najlepszym jest strzelcem obecnie. U nas najlepszym strzelcem jest Lewandowski i Zieliński mają po dwie bramki. Tak to obecnie wygląda. No i ten oczywiście mecz będziemy grali w następnym odcinku. Na dzisiaj byłoby to tyle. Dzięki Wam za oglądanie. Do zobaczenia już w kolejnych odcinkach. Cześć!